Sowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji bezpośrednio z Legionowa, gdzie się aktualnie znajdujemy. I tak, powstaje tutaj tunel pod linią kolejową. A szczegóły jak zawsze, bezpośrednio Jakub Sykut. Witam serdecznie, znajdujemy się dzisiaj przy budowie tunelu w Legionowie. Jak widzicie, tunel jest już otwarty dla przechodniów. Można na spokojnie przejść na drugą stronę torów, torowiska, które znajduje się nad nami. Tunel jest oświetlony, a na zewnątrz tunelu powoli widzimy zarysy drogi oraz ronda. Oczywiście już powstała miejsce, żeby sobie przycupnąć i odpocząć, mianowicie ławeczki i stoliki oraz miejsce dla rowerów, stojaki rowerowe. To wszystko ode mnie, z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Wow! Ale echo. No i dokładnie jak Sykut powiedział, aktualnie przejście przez linię kolejową w tym miejscu jest tym przejściem bezpośrednio podziemnym, czyli nowym tunelem. Nowy tunel został oddany do użytku w lutym mniej więcej dla pieszych i rowerzystów. Samochody jeszcze muszą poczekać mniej więcej do połowy tego roku i również z tego przejazdu skorzystają. Przynajmniej takie aktualne są zapowiedzi. Pierwotnie miał zostać oddany do użytku w kwietniu mniej więcej 2022 roku, natomiast ze względu na to, że to jest realizowane w formule projektu i budu i różne rzeczy się mogły zmieniać, no to zostało to opóźnione. Nie będę mówić, że pandemia i te sprawy, tak, jakby to wszyscy wiemy. Natomiast ważne jest to, że planowane oddanie do użytku to jest mniej więcej połowa tego roku i bym powiedział, że to jest całkiem termin realny. Ale dobrze, co tu właściwie powstaje? Powstaje tu nowy tunel w relacji, tak jak wcześniej był tutaj przejazd kolejowy. Przejazd kolejowy został zamknięty, powstało wtedy przejście tymczasowe, natomiast sam tunel, który powstaje, będzie mieć po jednym pasie w każdym kierunku oraz będzie mieć ciąg pieszo-rowerowy bezpośrednio z boku w osobnej, właściwie podwyższonej trochę nawie. Chociaż nie będzie oddzielony, jest tylko i wyłącznie oddzielony płotem. No, taką barierką. Co jeszcze z ważnych informacji, to to, że w teorii, z tego co wyczytam na informacji z PKP, cały tunel jest o szerokości 8 metrów i długość jego to jest mniej więcej 150 metrów. Co tu jeszcze z ciekawej rzeczy mogę powiedzieć? 32 miliony złotych kosztowało projektowanie i budowanie właśnie przez firmę Intop, która to realizuje z Warszawy. No i jest jeszcze nadzór inwestorski bezpośrednio nad tą inwestycją za raptem 634 tysiące złotych z firmy SPD z Warszawy. Także tak mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o część formalną. Pierwotnie też, znaczy cała budowa też rozpoczęła się z tego, co pamiętam, no już bo pod koniec 2021 roku rozpoczęły się prace budowlane w tym miejscu. No i tak, co jest realizowane w ramach tej inwestycji poza samym tunelem? Oczywiście przebudowa przyległych ulic, tak żeby to wszystko mogło się połączyć w jedną całość. Między innymi dzięki temu powstaje nowe rondo w tym miejscu, które jak widzicie ma całkiem dużo zjazdów. Dlatego też same rondo nie jest dokładnie okrągłe, tylko jest takie wydłużone trochę jajo, bym powiedział, taki kwadratowy okrąg, że tak to powiem. No i tak wygląda bezpośrednio przejazd. Tak będziemy jeździć po rondzie samochodami czy innymi pojazdami w tym miejscu. Są też drogi rowerowe poprowadzone w ten sposób, aby można było się połączyć z aktualnymi już ciągami właśnie rowerowymi w tej okolicy. No i oczywiście przejście dla pieszych, nowe chodniki, to chodniki właśnie i przejście dla pieszych z wysepkami bezpośrednio na środku jezdni są gotowe. Ogólnie prawie większość tych chodników, krawężników jest już poukładana na swoim miejscu, ale nawierzchni jeszcze nie ma. Mamy jeszcze do przygotowania całą nawierzchnię i później to trzeba będzie wszystko zalać asfaltem i będzie można już faktycznie tutaj puścić ruch. No oczywiście będzie trzeba wszystko okablować, tak żeby to ładnie działało, ładnie się też świeciło nocą, bo co prawda są tutaj już latarnie w tych miejscach, to nie powiem wam, czy one już faktycznie działają, bo nie byłem tutaj po prostu nocą. A tu jest bezpośrednio przejście, a właściwie nowy tunel. Jak widzicie, nie jest on aż taki szeroki i powiem, że no, mam nadzieję, że tu się wszyscy zmieszczą oczywiście z tymi samochodami. Tak wygląda. W środku tunel jest oczywiście oświetlany, ponieważ ruch dla pieszych jest dopuszczony, więc musi być oświetlenie. Nie można było tutaj przechodzić całkowicie po ciemku. Jak widzicie, ta część pieszo-rowerowa jest oddzielona barierką od tej części, gdzie samochody będą jeździć i przejazd tutaj nie jest otwarty i dostępny. To jest cały czas plac budowy.
plac budowy, chociaż będę musiał, chociaż muszę przyznać bezpośrednio, że byłem tutaj i widziałem, jak jeden samochód przejechał po prostu przez plac budowy w ramach skrótu, żeby nie jechać na okrągło. Więc no tak, da się, ale większość tutaj czasu i tak jeżdżą pojazdy z budowy, jakieś są różne rzeczy i ogólnie nie polecam tego, bo to jest jednak miejsce budowy, więc jakby nie jeździcie tutaj samochodami. Nawet biorąc pod uwagę, że w teorii może wam się uda przejechać, ale raczej w większości wypadków wam się nie uda, bo ktoś będzie jednak z budowy na terenie. Zresztą sam tutaj, jak robiłem ten przelot bezpośrednio od dołem, jak widzicie, musiałem poczekać, aż nikogo nie będzie w tunelu i będzie to zachowane całkowicie bezpieczeństwo, bo tutaj jednak prace trwają, tak? Ja zazwyczaj się tu pojawiałem w weekendy i nagrywam tą całą inwestycję, teraz jestem wyjątkowo, byłem w tygodniu, w środę i jak widać, prace budowlane trwają, tak? Faktycznie są tutaj osoby na budowie, chociaż było wtedy bardzo zimno, bo było około zera. Natomiast to nie zmienia faktu, że po drugiej stronie, jak widzicie, są ścianki i są te drogi dojazdowe bezpośrednio do wszystkich posesji, bardzo blisko z całym tunelem, więc to będą drogi jednokierunkowe w tym miejscu. No i oczywiście z barierkami i wszystkimi poręczami, tak żeby to było bezpiecznie zachowane. Tutaj też, podobnie jak po drugiej stronie, są już gotowe chodniki, są wszystkie krawężniki, ale jeszcze nowej nawierzchni nie ma. Też są tutaj zbędne, jak widzicie, lekkie podjazdy, żeby przez te krawężniki wysokie mimo wszystko dało się podjechać. A tam, jak widzicie, dalej trwają pracę. Ekrany akustyczne też już są zmontowane wszystkie w jedną całość, co warto podkreślić. Dzięki czemu faktycznie nie słychać tutaj już jak to wygląda, w sensie nie słychać pociągów, które tutaj jeżdżą. Także tak, tak to faktycznie wygląda w tym miejscu na górze tory. W przyszłości możliwe, że nawet będą tutaj pociągi bezpośrednio trochę szybciej jeździć, ale na razie przebudowa linii układu kolejowego w Legionowie przewiduje wyrzucenie stąd pociągów dalekobieżnych trochę dalej. Więc tutaj ten pociągi będą jeździć głównie no, towarowe, no i oczywiście nie zapominajmy też o dużym ruchu pasażerskim, bo jednak tutaj Koleje Mazowieckie i SKM-ki dobrze i dosyć często, nawet bym powiedział, kursują w tym miejscu, więc dzięki takiemu właśnie przejazdowi, pomijając to, że pociągi dalekobieżne będą mogły iść z większą prędkością, bo nie będzie kolizji i po prostu skrzyżowania z ruchem kołowym, nawet na równi z szynami, dzięki czemu pociągi mogą jeździć szybciej, to oczywiście bezpieczeństwo też jest zachowane na większym poziomie, bo w ten sposób po prostu, jakby to powiedzieć, no wiecie, jeżeli nie ma miejsca styku, to nie ma miejsca na wypadek. W sensie zawsze można wjechać, zawsze można wejść pod tory i pod pociąg, ale jest to ograniczone do minimum w ten sposób, żeby nie było takich po prostu przypadków i incydentów. Tak jak widzicie, ja bezpośrednio na samym rondzie stoję, ale same rondo ma też zjazdy i zjazdy są też tutaj w nowe uliczki, które właśnie powstały w ramach tej całej przebudowy, bo inaczej tutaj wyglądał zupełnie układ drogowy przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jak widzicie, jest i to i tutaj po lewej stronie widzicie, była ścieżka rowerowa właśnie, która będzie się łączyć z aktualnym ciągiem pieszo-rowerowym, który tam się ciągnie. No i tutaj bezpośrednio dojazd dwukierunkowy, bo tutaj nie dało się zrobić przejazdu, znaczy nie ma przejazdu nad tunelem po tej stronie, jest bezpośrednio do wszystkich posesji i też tutaj z boku za ekranami akustycznymi. Też co chciałem powiedzieć i podkreślić, bym powiedział właściwie, dziwne jest dla mnie to, że jest bardzo dużo miejsca jeszcze za ekranami akustycznymi, nie została to jest właśnie droga dojazdowa nad tunelem, bo miejsce jest. Wystarczyło przesunąć ekran akustyczny, po prostu je ustawić trochę dalej. I dzięki czemu można było na spokojnie zrobić, żeby tutaj po prostu część samochodów jechała górą i nie trzeba było po prostu jeździć na okrągło. No ale rozumiem, tak zrobili, tak jest, tu jest tylko łącznie przejście dla pieszych na tym poziomie, no i tam dalej jest bezpośredni dojazd do innych miejsc, no i tutaj jeszcze dojazd do posesji, nowe chodniki. Jak widzicie, tam gdzie miała być kostka, a nie asfalt, jest już wszędzie kostka wyłożona. Odwodnienie też już mniej więcej jest na całym obszarze, jak możecie zobaczyć, że studzienki faktycznie są już tutaj pozamykane, no i ogólnie po całym placu budowy już chodzą normalnie piesi, no bo po prostu skoro mogą chodzić tunelem, to nie ukrywajmy, po prostu chodzą wszędzie, gdzie mogą. To, że gdzieś jest płot, raczej chyba nikogo nie zdziwi, że to nikogo nie zatrzymuje. Także tak mniej więcej wygląda aktualny proces zaawansowania tej całej budowy. Bym powiedział, że całkiem nieźle tutaj idą prace i to, że można przejść się tunelem jako pieszy jeszcze w trakcie budowy, powiedziałbym, że całkiem dobra zmiana. I mnie to szczerze zaskoczyło. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ale dobrze, trochę ciekawostek, teraz czas na ciekawostkę. Jeszcze do niedawna funkcjonowało tutaj tymczasowe przejście dla pieszych przez tory. Jeden ekran akustyczny był wyciągnięty z całości i tym sposobem można było przejść na drugą stronę. Teraz śladu po tym przejściu tymczasowym nie ma, teraz możemy chodzić tunelem. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut.
No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, nie ma teraz przejścia w poziomie szyn, bo jest przejście przez tunel. Także stare przejście, które tutaj było w poziomie szyn, dla pieszych tylko i rowerzystów, jest już całkowicie zlikwidowane. Jak widzicie, w tym miejscu ono się wcześniej znajdowało, teraz tu już nic nie ma. Dwie ścianki bezpośrednio ekranów akustycznych były wtedy zdjęte, aby można było na spokojnie przejść. Tu widzicie po lewej stronie jeszcze stare przejście dla pieszych, które zostało, te żółte, ale poza tym właściwie nie widać, w sensie widać mniej więcej zarys, gdzie jest po prostu wysypany nowy piasek, żeby zakryć te tereny, ale w większości to już tego miejsca nie widać, także tutaj na spokojnie już żadnego przejścia nie będzie i przejść też nie przejdziecie, bo są wszędzie ekrany akustyczne. A jak to wyglądało w ostatnim filmie, jak tutaj byliśmy? No proszę bardzo, w styczniu tak wyglądało jeszcze to przejście, dokładnie w tym miejscu, więc możecie sobie mniej więcej zarysować, gdzie ono się znajdowało i tego wszystkiego, co teraz tu widzicie na tych ujęciach bezpośrednio ze stycznia, już teraz nie ma. Oczywiście były szlabany i były też rogatki, na których były informacje, że no, jedzie pociąg i lepiej nie przechodzić przez tory. A właściwie to nie wolno przechodzić przez tory. No i tak wygląda ta cała inwestycja. Mam nadzieję, że taki film wam, z tej inwestycji wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj ponownie do tej inwestycji wrócimy najprawdopodobniej w kolejnym miesiącu, ale pod koniec kolejnego miesiąca, bo nie udało nam się tej inwestycji nagrać w poprzednim miesiącu, była kiepska pogoda, a ja to zawsze muszę nagrywać z Sykutem tą inwestycję i zegrze, bo nagrywamy je jednocześnie tego samego dnia, więc trochę jeszcze przed nami. No i mam nadzieję, że ta inwestycja faktycznie usprawni dobrze komunikację pomiędzy dzielnicami bezpośrednio w samym Legionowie. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!